Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Jedyny sposób na sprawdzenie zawartości soku z owocu to ściśnięcie go. To, że pomarańcz wygląda ślicznie, nie znaczy, że ma w sobie dużo soku i jest słodka. Wielu chrześcijan wygląda ślicznie, ale pod naciskiem wypływają z nich kwaśne soki. Istnieje 8 sposobów na przeciwstawienie się diabłu. Diabeł żyje na ziemi i ma się dobrze, więc nie drżyj na samą myśl o słuchaniu o nim. Jeśli nie wiesz, że on tu jest, ułatwiasz mu zwodzenie cię. Jeśli nie znasz prawd ze Słowa Bożego, diabeł może cię okłamywać i nawet tego nie dostrzeżesz. Ewangelia Jana 10:10 mówi nam, że złodziej, czyli diabeł, przychodzi tylko w jednym celu, by kraść, zabijać i niszczyć. Tylko po to. Ale Jezus powiedział, przyszedłem. Nie cieszy cię to, że przyszedł? Za każdym razem, gdy czytam słowo, gdy dochodzę do słowa przyszedłem, muszę się zatrzymać. To jedno słowo mówi wszystko. Kiedy Jezus przyszedł, obalił cały ten chaos. Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Kładę przed Tobą życie i śmierć. I mówi Bóg, dobro i zło, wybierz życie, abyś Ty i Twoi potomkowie mogli żyć. Każda decyzja, którą podejmujesz z powodu Boga, wpływa na wszystkich Twojego rodu. Każda decyzja przeciwko Bogu również wpływa na Twój cały ród. Został nam dany autorytet nad diabłem. On ma moc, ale my mamy moc i autorytet, jak jest napisane w Łukasza 10:19. Tu leży różnica. Łukasza 10:19. Oto dałem wam władzę i autorytet do stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. Przeciwnik ma władzę, ale nie ma autorytetu, póki my go mu nie damy. Przekazujemy mu autorytet, będąc biernymi i bezczynnymi, bo nawet nie zauważamy, że szatan jest naszym największym problemem. Pierwszym polem bitwy, na którym odbywa się najsilniejszy atak przeciwnika, jest nasz umysł. Walczy z naszymi myślami i może wkładać swoje myśli w nasze umysły. Właśnie dlatego Biblia uczy nas, że jeśli chcemy żyć według dobrego Bożego planu, musimy całkowicie odnowić umysł i sposób myślenia na podobieństwo tego, co mówi Słowo. List do Rzymian 12:2. Bóg ma plan dla Twojego życia, ma też plan dla mojego życia. Jednak przez wiele lat regularnie chodziłam do kościoła, kochałam Boga, ale można kochać Boga i nadal nic nie wiedzieć. Czy to nie straszne? Albo można kochać Boga i być pod wpływem niewłaściwego nauczania. Dlatego trzeba samemu czytać i studiować Biblię, a nie jedynie posiłkować się opinią lub zdaniem drugiej osoby. A więc po pierwsze, musimy odnowić nasz umysł, czytając Słowo Boże. To znaczy, powiem wprost, że jeżeli nie będziemy czytali Biblii, nigdy nie osiągniemy zwycięstwa. Może nie jest to dla was niczym nowym, bo wielu z was wzięło wolne w pracy, żeby móc tu przyjechać, więc wiecie o tym. Ale nie mówię tych słów tylko do was na widowni. Mam przywilej mówienia do ludzi na całym świecie. I próbuję wam powiedzieć, że choć jestem wdzięczna, że oglądacie nasz program, to nie wystarczy. Cieszę się, że chodzicie też w niedzielę do kościoła. Mam nadzieję, że chodzicie, ale to za mało. Może chodzicie dwa razy w tygodniu, ale to też nie wystarczy. Co więcej można jeszcze zrobić? Musicie poznać Boga osobiście. Nie przejmujcie wiary z drugiej ręki jako swojej. Chcę się upewnić, że dobrze mnie słyszycie. Nie poprzestawajcie na czyjejś wierze. Nie wystarczy znać kogoś, kto zna Boga. Ty musisz znać Boga. Wierząca mama nie wystarczy. Wspaniały pastor nie wystarczy. My sami musimy poznać Boga. Uwielbiam modlitwę Pawła w liście do Efezjan za Kościół w Efezie.
modlił się tam o trzy różne rzeczy. Zaczynając od wersetu 17 rozdziału 1. Proszę w modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Druga rzecz, niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego, dziedzictwa wśród świętych. I trzecia rzecz, i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Znaj Boga, wiedz kim jest i pamiętaj, że masz władzę, by nie dopuścić diabła do władzy nad twoim życiem i deptania po tobie. Drugi Koryntian, rozdział 10, wersety 3, 4, 5 to trzy najważniejsze wersety uczące nas prawd, które musimy znać, by pokonać diabła. Nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Jeśli Biblia mówi nam, że nasz oręż nie jest cielesny, to musi być duchowy. Nie mamy więc maczug, armat, noży i mieczy. Nie pokonaliśmy diabła tego typu bronią. Możemy go jednak pokonać w inny sposób. To znaczy, że według świata, mając złego przeciwnika, należy go pobić. Ale chcemy pokonać naszego przeciwnika? Najlepszym sposobem na to jest pokonanie diabła przez okazywanie miłości innym. Rozumiemy, to w porządku. Oręż bojowania naszego. Niech każdy powie, mam oręż i jestem na wojnie. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Twierdze warowne, jak okaże się w następnym wersecie, znajdują się w naszych umysłach. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłą przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy posłuszeństwo Chrystusowi i każdą myśl i zamysł poddajemy woli Chrystusa, Mesjasza. Nie wiem, ile myśli przelatuje nam dziennie przez głowę, ale ja w trakcie naszego poranka przemyślałam dość sporo. Całe szczęście, że mam w tym już duże doświadczenie. Mój umysł jest odnowiony i prawdopodobnie 98% myśli, które przeszły przez mój umysł dzisiaj rano, było dobrych. Ale mimo to złapałam parę głupich. W trakcie nakładania makijażu musiałam na głos powiedzieć, gromię cię szatanie, to kłamstwo. Pewnie myślisz, trochę głupio tak do siebie gadać, ale lepiej czuć się głupio, niż dać się zniszczyć. Oczywiście, nie zawsze trzeba takie słowa wypowiadać głośno. Ja mówię je na głos, bo nie sądzę, żeby szatan mógł czytać mi w myślach, więc chcę się upewnić, że mnie usłyszał. Bóg może czytać w myślach, ale szatan nie. Nie będę więc słuchać jego gadania, bo przez ile lat go słuchałam, nie znając prawdy? Paweł pisze, że musimy wystarczająco dobrze poznać Słowo Boże, aby natychmiast rozpoznać każde kłamstwo szatana, które dociera do naszego umysłu. I musimy znać słowo na tyle dobrze, by za pomocą jego burzyć warownię. Wcześniej w tym roku nauczałam na temat trucizn i antidotum. O tym, że gdy ugryzie nas konkretny rodzaj węża, musimy zażyć konkretne antidotum. Jeśli ugryzie nas pająk, musimy zażyć inne antidotum. Za każdym razem, gdy ktoś zostaje zatruty, musi szybko znaleźć kogoś, kto posiada antidotum przeciwko tej truciźnie. Bóg dał nam tu antidotum na każdą truciznę, której szatan stara się użyć przeciwko nam. Amen. Na przykład, gdy szatan truje cię zgorzknieniem, gniewem, nieprzebaczeniem, obrazą, w zasięgu ręki masz antidotum zwane przebaczeniem. To temat na inne nauczenie, ale orety,
Nie próbujmy się wymigiwać wymówką, że Biblia jest zbyt skomplikowana. Istnieje dziś za dużo tłumaczeń, byśmy mogli się tym bronić. Ja na przykład czytam ze wzmocnionego tłumaczenia zwanego Biblią codziennego życia i widzę, że rozumiecie, co czytam. Jeśli nie rozumiecie, co czytacie, jest tu mnóstwo wyjaśnień. Przez to jest gruba. Trzeba mieć trochę krzepy, żeby mieć siłę ją nosić. A jeśli nie chcecie nosić takiej poza domem, to używajcie jej w domu. Ja używam jej cały czas. Przynoszę ją na nauczania, ale mam nadwyrężony nadgarstek od dźwigania jej przez tyle lat. Mam tak zwaną, jak to było, bibliolię, czyli coś takiego. To dlatego, że przez tyle lat stoję tu i robię to, co robię. Zadam wam pytanie i chcę, żebyście byli ze mną szczerzy, nie musicie odpowiadać na głos. Czy znasz Słowo Boże na tyle dobrze, by szybko rozpoznać kłamstwa szatana i na tyle dobrze, by mu odpowiedzieć wersetem z Biblii? Dobrze, jesteście szczerzy. Jeśli tak dobrze znacie Biblię, to świetnie. Jeśli nie, dzięki Bogu, możecie dalej się uczyć i robić postępy każdego dnia. Ścieżki sprawiedliwego z dnia na dzień stają się jaśniejsze. Każdego dnia, gdy wstajesz z łóżka, nieprzyjaciel musi drżeć na samą myśl, czego nauczysz się tego dnia i jakie zrobisz postępy. Jeżeli twoja odpowiedź na pytanie brzmiała: tak, znam słowo wystarczająco dobrze, by działać, ale tego nie robisz, to żyjesz pasywnie. To zdarza się każdemu. Jednak sposobem numer jeden, by pokonać diabła, by odeprzeć diabła, jest poznanie słowa i rozróżnianie ataków, które przychodzą na nasz umysł, tak by odrzucać złe myśli. Efezjan 6 opisuje zbroję duchową, gdzie jednym z elementów jest hełm zbawienia. To dosłownie oznacza człowieka nowonarodzonego. Nie myślmy jak poganie, ani jak niewierzący. Myślmy jak ludzie wypełnieni Bogiem, nowonarodzeni. Drugim sposobem na odparcie diabła jest pozostawanie w pokoju w każdym sezonie życia. Powiem wam, że pokój jest potęgą. Najbardziej rozbrajająca szatana sytuacja to ta, gdy on atakuje cię wszystkim, co ma, a ty i tak ufasz Bogu i masz pokój. Wiem, że to nie zawsze jest łatwe. Spójrzmy na przykład na historię opisaną w Marka 4, gdy Jezus wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę. Kiedy Bóg mówi coś takiego, naprawdę ma to na myśli. I to, co zamierzył, uda się, ale po drodze może was spotkać parę burz. Biblia opisuje, że natychmiast rozpoczął się sztorm o mocy huraganu. Nie jakaś mała burza, ale duży, nieoczekiwany sztorm, zaraz po tym, jak Jezus powiedział: przeprawmy się na drugi brzeg. Tuż po tym, jak wypłynęli, hej, czy ktoś tu uważa? Zaraz po dobrych wieściach przyszedł atak. Uczniowie przerazili się i zaczęli panikować, a Jezus poszedł spać. Innymi słowy, uczniowie nie słyszeli nic od Boga, ale czuli Jego obecność i nie mogli Go znaleźć. Nie wiedzieli, co zamierzał. Ukrył się przed Nim. Ktoś słucha tego, co mówię? O Boże, nie wiem, co zrobisz. Nic do mnie nie mówisz. Nic nie robisz. Nie czuję Twojej obecności od dłuższego czasu. A Bóg chce tylko, żebyśmy byli cicho i mieli pokój. Mam pewną wspaniałą radę dla was. Zawsze tak robię. Gdy nic nie czuję, mówię sobie: Bóg działa. Bóg działa. Kiedy modlę się o ludzi, którzy walczą z chorobami, regularnie się o nich modlę, ale jeśli zacznę o nich myśleć w trakcie dnia, mówię w duchu do Boga: dziękuję Ci, że Twoja uzdrowieńcza moc działa w nich. Dziękuję, Boże, że pracujesz w moich dzieciach. Dziękuję, że działasz. Dziękuję, że działasz. To, że niczego nie czujemy, nie oznacza, że Bóg nic nie robi.
Uwielbiam tę historię opisaną w Marka 4, która kończy się w Marka 5, w wersecie 1. Uczniowie obudzili Jezusa, który wstał, zgromił sztorm, zgromił ich za to, że się bali. I ostatnie zdanie brzmi: i przeprawili się na drugi brzeg. Lubię te słowa. Więc chodzi o to, Jezus powiedział, że przeprawią się na drugi brzeg. Nadeszła burza, a on spał. Uczniowie przeżyli straszną podróż, ale i tak przeprawili się na drugi brzeg. Możesz więc podróżować przez życie z Bogiem w strachu, tak jak ja przez wiele lat, albo jak Dave, który kocha życie i zawsze był wypełniony pokojem. Denerwowałam się na niego, bo on nie denerwował się na mnie. Jeżeli ty też jesteś jednym z tych denerwujących się ludzi, ile kobiet, które tu siedzą, są jak dawna ja, ale macie mężów jak Dave? Wiem, patrzycie na nich i pytacie, o co ci chodzi? Jak to po prostu możesz zachowywać się, jakby nic się nie działo? Czemu nic nie robisz? Ja tak pytałam, a Dave odpowiadał, co mam zrobić? Modlimy się, wierzymy, oddajemy dziesięcinę i ofiary. Bóg zawsze się o nas troszczył. Teraz też się zatroszczy. Dlaczego po prostu nie oddasz Mu swoich trosk? I wiecie co? Dziś już umiem to robić. Ale zajęło mi to wiele lat. Próbuję przez to powiedzieć, że podczas każdej naszej życiowej podróży możemy tylko zdecydować, że będziemy się nią cieszyć, albo możemy dać się Bogu ciągnąć w stanie beznadziei. Ja wolę iść z Bogiem, niż być ciągnięta. Rzymian 16:20. Uwielbiam ten fragment. Bóg pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Bóg pokoju zetrze go pod waszymi stopami. Efezjan 6:15 opisuje kolejną część duchowej zbroi w słowach: nałóżcie na stopy buty pokoju. Słowo nałóżcie często w Biblii znaczy zacznijcie działać i działajcie umyślnie. Upewnij się, że masz na sobie buty pokoju, bo każdy nosi jakieś buty. Idąc przez życie, przechodząc przez relacje, zawsze idź w pokoju. I nie używaj wymówki, nic nie poradzę, że czasem się martwię. Jeśli nie nauczysz się, że w wielu sytuacjach możemy zmienić naprawdę wiele, jeśli tylko chcemy, nigdy nie przestaniesz się martwić. Przyznam, że potrafię pokłócić się z każdym. Ilu z was dziś czuje się ekspertami w prowadzeniu kłótni? Mam do was pytanie. Czy gdybyście właśnie byli w środku dużej kłótni, krzyczycie, gniewacie się na dzieci, krzyczycie, gniewacie się na męża, wypowiadacie różne negatywne słowa i nagle ja zapukałabym do drzwi wejściowych, jak szybko zakończylibyście kłótnię? No właśnie. Powiedzcie teraz do siebie, mogę się kontrolować, jeśli tylko chcę. Prawda, że to dobre uczucie? Spróbujmy jeszcze raz, mogę się kontrolować, jeśli tylko chcę. Spójrzmy na Psalm 94, wersety 12-13. Błogosławiony mąż, szczęśliwy, budzący zazdrość u innych, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz, by dać mu siłę, by zachować pokój w dniach nieszczęśliwych, nim grób zakopią dla występnego. Piękne, prawda? Przeczytamy ten fragment jeszcze raz. Błogosławiony, szczęśliwy, budzący zazdrość u innych jest ten, którego pouczasz, czyli to znaczy, że Bóg nas poucza i daje reprymendę. Reprymenda zawsze jest wyrazem Bożej miłości. Nie pozwala złemu zachowaniu ujść na sucho, bo chce, abyśmy dotarli do miejsca, w którym szatan nie będzie mógł nas atakować. Jesteś błogosławiony, kiedy przechodzisz przez lekcję daną przez Boga. Werset 13 mówi, by dać mu siłę, by zachował pokój w dniach nieszczęśliwych, nim wykopią grób dla występnego. Możemy też to przeczytać tak, zanim Bóg wykopie grób dla przeciwnika. Właśnie dlatego musimy sobie powtarzać, że czuję, że mam ochotę,
nawrzeszczeć na kogoś, ale potrafię się kontrolować i nie zdenerwuję się, bo głęboko w sercu wierzę, że Bóg wciąż działa. I On sobie z tym poradzi, bo jest wierny i obiecał mi, że się o mnie zatroszczy. Amen. Mogę wam coś szczerze powiedzieć? Przyjmijcie to jako słowo Boga, które mówi do was moimi ustami. Bóg się zawsze o was zatroszczy. Słyszycie? Bóg się zawsze o was zatroszczy. Może nie zrobić tego tak, jak chcielibyście, albo kiedy chcieliście. Właśnie dlatego ufamy Mu, że Jego drogi są wyższe niż nasze, a nasz czas jest w Jego rękach. Hebrajczyków 4, 10 i 11 poucza nas, byśmy starali się ze wszystkich sił wejść w pełnię Boga. To tak, jakby Bóg w tym wszystkim mówił nam, że jeśli coś jest warte naszego wysiłku, to jest to praca nad pozostaniem spokojnym. Ja całe życie spędziłam w niepokoju. I kiedy wreszcie zdecydowałam, że chcę mieć pokój, musiałam wprowadzić wiele zmian. Musicie podjąć decyzję, że chcecie żyć w pokoju. Nie chcesz czekać na odpowiednie okoliczności. Tu nie chodzi o okoliczności. Krzyczałam na szatana, krzyczałam, gromię cię, opieram się, gromię cię. Robiłam to za każdym razem, gdy miałam problem. I ciągle je miałam. I nie zdałam sobie sprawy, że mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Oto co Bóg mi powiedział. Opieranie się szatanowi nie usunie twoich problemów. Ale kiedy je masz, zachowuj się inaczej niż on. Musimy odzwierciedlać charakter Boga i mieć w sobie owoce ducha, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, łagodność. I wiecie co? Jedynym sposobem, żeby wiedzieć, co jest w owocu, jest wyciśnięcie go. Nie wiadomo, czy pomarańcza jest soczysta czy słodka, tylko po tym, jak jest ładna. Wielu chrześcijan ładnie wygląda. Chwalmy Pana, dzięki Jezu, ale wszystko wychodzi przy wyciśnięciu. Wiecie, mogłabym teraz dobrze gadać, skakać, krzyczeć, jak wielu w kościołach. Nawet służyłam w jednym. Siadałam w pierwszym rzędzie, miałam imienne miejsce na parkingu. Wszystko wyglądało dobrze. Ale lepiej było mnie wtedy nie wyciskać. Sposób, w jaki zachowujemy się w kościele, nie ma żadnego znaczenia. To, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ma znaczenie. Musiałam więc wprowadzić wiele zmian, by nauczyć się mieć pokój. Wiele zmian dotyczących innych osób. Musiałam oduczyć się mieć ostatnie słowo. Musiałam oduczyć się kontratakować. Nie zawsze muszę mieć rację i muszę wtrącać się do życia innych ludzi. Takie codzienne sprawy. Wszystkie są wypisane w Biblii. Czy wiedziałeś, że najpotężniejszą i prawdopodobnie najbardziej niedocenianą bronią przeciwko diabłu jest miłość? Tak, miłość jako duchowa broń. Kiedy wdrożysz ją we wszystkie obszary swojego życia, szatan zacznie tracić nad tobą władzę.